Zapraszam na serwis informacyjny. Znamy ostateczne wyniki wyborów do Sejmu i Senatu. Na Prawo i Sprawiedliwość zagłosowało 35,38 głosujących. Na Koalicję Obywatelską 30,7%, na Trzecią Drogę 14,4%, Lewicę 8,61%, a na Konfederację 7,16%. Takie wyniki przełożą się na następującą liczbę miejsc w Sejmie. Prawo i Sprawiedliwość uzyskało 194 mandaty, Koalicja Obywatelska 157, Trzecia Droga 65, Lewica 26, a Konfederacja 18. Frekwencja w wyborach do Sejmu wyniosła 74,38%. Jeżeli chodzi o Senat, to kandydaci z Paktu Senackiego uzyskali 66 mandatów. Prawo i Sprawiedliwość będzie mieć 34 senatorów. Co dalej? Pierwsze posiedzenie Sejmu zwołuje prezydent na dzień przypadający w ciągu 30 dni od dnia wyborów. Prezydent desygnuje nowego premiera, który proponuje skład rządu i musi uzyskać wotum zaufania. O tym, jakie mogą być scenariusze wydarzeń, mówi nam historia III RP. Komentował politolog dr Andrzej Anusz. W 1991 roku, kiedy po pierwszych wolnych w pełni demokratycznych wyborach, wybory wygrała wtedy ówczesna Unia Demokratyczna, natomiast no, tamten Sejm był bardzo rozproszony, natomiast to było największe ugrupowanie i wtedy prezydent, ówczesny prezydent Lech Wałęsa misję stworzenia rządu powierzył Bronisławowi Geremkowi, który praktycznie po kilku tygodniach z tej misji, ta misja się skończyła niepowodzeniem. Ale też była próba wskazania na to ugrupowanie, które wygrało wybory. W 1993 roku z kolei mieliśmy bardzo ciekawą sytuację i moim zdaniem ona w tej chwili może tutaj być bardzo ciekawa z punktu widzenia analizy obecnej sytuacji, którą mamy po wyborach. Wybory wygrał Sojusz Lewicy Demokratycznej, ale premierem był Waldemar Pawlak z Polskiego Stronnictwa Ludowego. To znaczy nie był lider zwycięskiego ugrupowania, czy wskazany przez ugrupowanie, które wygrało, tylko koalicjant, czyli SLD wygrało wybory w taki sposób, że nie mogło samodzielnie sprawować władzy. Musiało doprosić do koalicji Polskie Stronnictwo Ludowe. Polskie Stronnictwo Ludowe zgodziło się wejść do koalicji, ale postawiło warunek, nasz premier. I SLD wtedy na to się zgodziło. W Brukseli miał miejsce kolejny zamach terrorystyczny. Muzułmański radykał zabił dwóch Szwedów. W poniedziałek wieczorem w stolicy Belgii islamista zastrzelił dwie osoby narodowości szwedzkiej. Ofiarami byli kibice reprezentacji Szwecji w piłce nożnej. Dzisiaj rano belgijska policja odnalazła i postrzeliła podejrzanego. Napastnik nie żyje. Zamachowiec to Tunezyjczyk, który ubiegał się w Belgii o azyl. Jego wniosek został rozpatrzony negatywnie i otrzymał on nakaz opuszczenia terytorium Belgii. O zabójstwie mówił premier Szwecji. Dwóch Szwedów zostało zabitych z zimną krwią. Jeszcze jeden przebywa w stanie ciężkim w szpitalu. Wszystko wskazuje na to, że był to atak terrorystyczny wymierzony w Szwecję i naszych obywateli. Zabito ich tylko dlatego, że byli Szwedami. Terroryści chcą nas zastraszyć. Tak się nie stanie. Oni nas nienawidzą i wykorzystują otwartość naszych społeczeństw do dokonywania zbrodni. Będziemy dbać o nasze otwarte, demokratyczne społeczeństwo. Nie zrezygnujemy z naszych zasad. Nie ustąpimy terrorystom. Natomiast musimy lepiej zadbać o bezpieczeństwo. Szwedzi, nasz interes i styl życia jest narażony na niebezpieczeństwo. Nadszedł czas na więcej bezpieczeństwa, ostrożności i czujności. Po prostu nie możemy być naiwni. Donald Trump zapowiedział pełne poparcie dla Izraela w wojnie z Hamasem. Na wiecu w stanie Iowa mówił, że jeżeli wróci do władzy, to wprowadzi zakaz przyjazdu do USA osób z muzułmańskich krajów, w których powszechne są radykalne poglądy.
Kiedy wrócę do gabinetu owalnego, pierwszego dnia odetnę finansowanie Palestyńczyków i terrorystów. W pełni będziemy wspierać Izrael w samoobronie i w zniszczeniu organizacji terrorystycznej Hamas. Co najważniejsze, będziemy trzymać radykalnych muzułmańskich terrorystów z dala od naszego kraju. Tak jak robiliśmy to przez 4 lata, kiedy byłem prezydentem. Okrucieństwa dokonane w Izraelu pokazują, że kwestia migracji jest niezwykle ważna dla narodowego bezpieczeństwa. Do naszego kraju przybywają ludzie tacy sami jak ci, którzy napadli na Izrael. Celem amerykańskiego prawa migracyjnego nie jest ochrona świata, ale obrona Stanów Zjednoczonych Ameryki. Musimy bronić naszego kraju. Tak jak mówiłem już wielokrotnie, od razu ponownie wprowadzimy i rozszerzymy zakaz wydawania wiz i tym samym wjazdu do naszego kraju dla ludzi z państw, w których popularne są organizacje terrorystyczne. Musimy z tym skończyć. Jeżeli jesteś z kraju, w którym jest mnóstwo ludzi chcących zabijać Amerykanów, nie wpuścimy cię. Będziemy sprawdzać tych migrantów, którzy już są w USA. Nie ma tu miejsca dla niebezpiecznych psychopatów, ludzi przepełnionych nienawiścią i maniaków. Przeprowadzimy największą akcję deportacyjną. To wszystko w naszym serwisie informacyjnym. Dziękuję za uwagę, a za chwilę rozmowa Adriana Stankowskiego.